Witam w mojej uprawie szklarniowej pomidorów malinowych. To są tak zwane i najbardziej lubiane chyba wśród konsumentów pomidory malinowe bawole serce. Jeśli chodzi o nawożenie, to stosuję tylko i wyłącznie nawozy organiczne, naturalne, nie stosuję żadnych środków chemicznych, żadnych środków ochrony roślin. Jeśli chodzi o zarazę ziemniaczaną, to stosuję gnojówkę z pokrzyw. Na czterech wybranych krzaczkach zastosowałem produkt Flora Humus, które właśnie tutaj widzicie przede mną. To jest krzak pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Co mogę powiedzieć po drugim zabiegu, który właśnie wykonałem na stężeniu, uwaga, 2%. Pierwsza obserwacja to jest kolor liści i wykształcenie tutaj. Wykształcenie kwiatów, pędów głównych, słuchajcie, można tu zaobserwować, że wytworzyły się kwiaty w ilości 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj mamy 7 kwiatów. Mamy tu 7 kwiatów na pędzie, również w tych pozostałych roślinkach, gdzie zastosowałem produkt. Jeśli przejdziemy obok na krzaczki, gdzie nie stosowałem flora humusu, popatrzcie. Te pomidory uprawiam od lat, natomiast no, różnica jest niesamowita. Mamy tutaj 1, 2, 3, 3 kwiatki i słabo wykształcone, nawet troszkę zmarszczone, jakoś czwarty, piąty kwiat. Zobaczcie na grubość łodygi, to jest bardzo istotne. Kolor liści. Mamy łodygę tutaj, słuchajcie, o grubości 13 mm. Kolejna roślina również ma jakieś 13 mm. Przechodzimy na krzaczek obok, kontrolny, tak jak i tamte wszystkie do końca. Mamy grubość łodygi, słuchajcie, to jest 7 mm, to jest połowa. Żałuję, że nie zastosowałem produktu na całości, bo nie wiem, czy zdążę to podgonić, ale ważne jest to, że właśnie widać ten efekt, że to będą super, super pomidory i na pewno bardzo smaczne. Także mogę tylko zachęcić do stosowania produktu. Pozdrawiam.